Siemano wszystkim, cześć, Michał Chłokowski, Wagner Fishing Polska. Sorry, że tak dawno mnie nie było na kanale, ale poprawię się. Dzisiaj jestem w Warszawie, tak naprawdę wczoraj przyjechałem. Jadę właśnie odebrać nową moją Skylę. Jestem mega podekscytowany, ponieważ chłopaki ją mega dopieścili. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam od A do Z, jak wygląda produkcja Skyli. Porozmawiamy z właścicielami, ze Sławkiem, z Jackiem. A na sam koniec dzisiejszego dnia zabieram Łódź i lecę na Wisłę przetestować ją, a czy ryby będą brały, to już od nich będzie zależało. Więc trzymajcie kciuki, dajcie łapkę w górę, dajcie mi subskrypcję, jak Wam się podoba, jak to prowadzę. To będzie mi jeszcze bardziej motywowało do większej pracy i ogień. Siemanko wszystkim, cześć, jestem już na miejscu, ze mną jest Pan Sławek, właściciel Skyli, witam Pana. Idziemy właśnie zobaczyć od podstaw, jak wygląda tworzenie najlepszej łodzi aluminiowej w Polsce. Chodźcie, idziemy. Wiesz. Z tego miejsca tu powstaje pierwszy etap budowy łodzi, czyli dno, czyli to, na czym pływamy i od czego zależy pływalność każdej jednostki. Jak widać, jest to wszystko grube, masywne. No i burty w naszych łódkach są wykonane z aluminium o grubości 4 mm. Tu akurat leży dno do łodzi 420, 90 szerokości, bardzo specyficzny kształt. To jest wstępny etap produkcji. Czyli to tak naprawdę zaczynamy od tego. Zaczynamy od tego, tak. To jest pierwszy etap. Ale jeden z najważniejszych. Musi być precyzja wykonana co do milimetra. Czasami słyszałem w różnych firmach, innych aluminiowych łodziach, że pękają tutaj miejsce, tak? Jest to bardzo ważny etap, musi być bardzo precyzyjnie wszystko wykonane, muszą być perfekcyjne spawy, ponieważ ten element przynosi największe naprężenia w czasie pływania. Dokładnie. I jakieś reklamacje chyba nie widzieliście? Nie. Właśnie, nie. I to jest też bardzo ważna część łodzi, która pokazuje konstrukcję pod podłogą, czyli wszystkie wręgi podłużne, poprzeczne, masywność wykonania tych wręg i skomplikowane konstrukcje. Są łodzie, które są wykonane w sposób bardzo prosty, natomiast ta łódka należy do łodzi skomplikowanych, masywnie wykonanych. Śmiejemy się, że łódki nasze są dożywotnie. Nie udało się jeszcze nikomu połamać nasze łódki. Na spawalni ostatni etap już jest to połączenie i wykańczanie spawami wszystkich elementów, spawowanie wszystkich baków, starasów, ramek, kończenie, czyli cała kosmetyka łodzi, żeby to finalnie bardzo fajnie wyglądało. Czyli tak naprawdę tutaj możecie zobaczyć wszystko, jak już jest na koniec, prawie na samym finale do wyjazdu, gdzie już potem zostaje tak naprawdę sam detali, czyli marka, fotelek, po prostu batisty, zamykanie. A tutaj zobaczcie wykończenie tego, bo przeważnie w łódkach, gdzie można kupić na Oliksie lub gdzie w jakichś różnych dziwnych krzakach, firmach, wszystko jest przykryte już matą. My nie wiemy, co tam się dzieje pod spodem, a tam są największe babole. Zaraz podejdziemy do kadłuba, który właśnie przed chwilą wyjechał ze spawalni, a który już jest taki finalnie, idzie na wykończenie, ale jeszcze jest czysty, pusty i nic w nim nie jest zamontowane. Mamy już kadłub, który przed chwilą wyjechał. Jaki to jest model? Model 420, 1,90 m szerokości, dno i burty z blachy czwórki, wersja rumplowa. I to jest finalnie kadłub czysty, który w ten sposób wyjeżdża ze spawalni. Czyli można przyjrzeć się, jak to wygląda. My spawów nie szlifujemy, nie malujemy, nie szpachlujemy. U nas łódka wyjeżdża proste burty, proste dno.
proste pakisty. Można zajrzeć i zobaczyć, jak te spawy i to wykończenie wygląda na właśnie na takim kadłubie, który jest jeszcze nieuzbrojony, czyli nie jest zasłonięty matami, dywanami, różnymi grafikami. Przykrywają potem to wszystkie te babole, prawda? A powiem wam, że widziałem wiele łodzi aluminiowych i te spawy po prostu to jest prawdziwa Bundesliga, Championship. Jeszcze jedno, co nas wyróżnia. My wszystkie neuralgiczne punkty, które mamy, są osłaniane jeszcze kątownikami i redanami na dnie. To wszystko jest spawane 100%. Nie punktowo, tylko każdy element tak zauważyłem, że w jest z jednej łodziach... strony, z drugiej strony, kill. Wszystko jest 100%. To są dziesiątki, jak nie setki dodatkowych metrów spawu, ale to powoduje, że ta łódka jest praktycznie niezniszczalna i że ona będzie bardzo, bardzo wiele lat służyła swojemu właścicielowi bez uszkodzeń, bez pęknięć, bez jakichkolwiek... No chyba takim topowym modelem, takim najstarszym, gdzie widzę, że wiele wektarzy ma, to jest ta 360 na początku, tak, prawda? Tak. Potem 370, którą ja miałem i do dzisiaj one pływają, mają po tyle lat i nic się nie dzieje, prawda? No bo robimy łódki już 14 lat, pływa ich dobre kilkaset sztuk. I najstarsze modele, to jest przed 12-13 lat, pływają do dzisiaj, klienci przyjeżdżają, odświeżają, zakładamy nowe grafiki i co do kadłuba nie ma żadnych problemów i nie mieliśmy żadnej poprawki po naszym wykonaniu. Odebrana. Tu macie 420. Force. Z konsolą. Siemano wszystkim, cześć, słuchajcie, tak jak widzieliście przed chwilą, byliśmy w środku u chłopaków w Skyli czy w Skilli się mówi? W Skilli. I teraz ruszyliśmy na wodę, jesteśmy po krótkich testach, ja już odebrałem swoją wymarzoną Skillę 390, zobaczcie, coś pięknego. Już naprawdę powiem wam, że to jest dla mnie wymarzona łódź. Silnik jeszcze jest na dotarciu. Dobra, chłopaki, powiedzcie mi tak naprawdę, co w tej łodzi mam. Bo wszystko, co sobie wymarzyłeś. Dokładnie, czyli co, zaczynamy od tutaj od siedzenia, który trochę zmodyfikowałem, ponieważ... Dokładnie, dodatkowe gniazdo, które jest na tylnej ławce, żeby wygodnie było operować uchwytem do panoptiksa, tak jak lubisz. Czyli do napływania ryb jest mi wygodniej, niż bym siedział tutaj. Fakt, że tu mam miejsce kapitańskie i będę pływał, ale w każdej chwili mogę sobie zmienić tutaj, przemontować fotel i do napływania jest idealnie. Jedziemy dalej. Mat, zobaczcie jaka bakista na wędki, na sztyce, którą zarzuciłem sobie dodatkowo. Oświetlenie do 3 metrów wysokości. Okej. Okay. Do zgrywania. Czyli nocne hole będą oświetlane, nocne zdjęcia będą o wiele lepsze. Bakiście mieszczą się wędki. Do bakiście jakie wędki będą wchodziły? 2,70, dobra. Idziemy dalej, zobaczcie, ja się tutaj zamykam bakistę i mam wygrawerowaną specjalnie na życzenie matę z miarką. Idziemy dalej. Podzieliłem tutaj ogólnie standardem, że jest bakista jest na żywą rybę. Jest duża, tu jest podzielone, żeby była mniejsza, żeby łatwiej było łapać małe żywce, tak. Żeby one nie chodziły po całej objętości. I przy okazji mam tutaj swoją jeszcze bakistę, dodatkowo doszła mi na jakieś bambedle. Następna bakista również podzielona, żeby była bardziej użyteczna.
Dokładnie. Na przynęty, na... Na jakieś skrzynki. Skrzynki i tu mamy jeszcze dwie bakisty mniejsze. I miejsce na akumulator. Miejsce na akumulator. I dodatkowo mam głośniki Fusiona, tak? Fusion, tak. To jest moduł. To jest moduł Fusiona. Radio. I miejsce na fotel kolejny, tak? Dokładnie. Który można przynieść tutaj na pokój? W 390 w standardzie, to jak wygląda 390 w standardzie? Nie ma tej dodatkowej bakisty, tak? Okay. Kończy się w tym miejscu. To jest jako standardowa. Tutaj jest zbiornik na żywą rybę. Okej, okay. Ja sobie przerzuciłem po prostu tutaj zbiornik na żywą rybę. I powiększony jest pokój. Dodatkowo tutaj jak wejdę na łódź, poczekajcie, pokażę wam. Panel do sterowania całą elektroniką. Panel jest ośmiopozycyjny z dożywotnią gwarancją. Dożywotnią gwarancją. I schowek tutaj na jakiś telefon, tablet. Dokładnie. I tutaj w środku, jak widzicie, jest panel do sterowania tym radiem. Boksa zamontowałem z tej strony, ponieważ wolę mieć wszystko po prawej, po lewej stronie, żeby tutaj po prostu mi kable nie latały. Wszystko jest pochowane. Kable są pochowane tunelami, tak? Tak jest, kable są schowane, wszystkie przejścia są schowane, wszystko jest schowane w rurach. To jest sztyca do Panoptixa, na to nie patrzę, bo to mój dodatkowy gadżet. Po to, żeby w czasie holu i adrenaliny towarzyszącej nie pourywać wszystkich kabli, bo różnie to bywa. Zamki, które to są też dodatkowo, prawda? Tak. Zamki są z dociskiem niezwykle na kluczy. Zamykane na kluczy. Okej. Okay. A poza tym możemy powiedzieć, że standardowa każda 390, dno i burty ma wykonane z blachy 4 mm. Także jest to łódka naprawdę do ciężkiego tyrania. A teraz powiedzcie mi, jaki silnik najlepiej do niej zamontować? Bo ja założyłem 40 i chyba będę zadowolony, prawda? Na pewno, jest to już duży silnik, także w certyfikacie jest 100 kg i 50 koni, tak? A jeżeli ktoś by chciał po prostu mniejszy silnik do tego? 25 i też pływa bardzo. Pływałem dobrze. Na testach wtedy, na 25, ale 40 to 40. Bywają też, mają chłopaki 50 założyli. Dokładnie. Wszystkie bakisty mają ramki odwodnione z odwodnieniem, tam gdzie jest to możliwe są zwentylowane kratki wentylacyjne, żeby się nie pociły w środku. Okej, okay, na sztywno. I karnicę 25 litrów i zmieści się bez problemu? Bez żadnego problemu. Mamy bakistę techniczną, gdzie jest hebel elektryczny, akumulator, zbiornik na paliwo, plus pompa zenzowa, plus pompa do zbiornika na żywą rybę. Hebel w standardzie jest chyba tutaj, prawda? Tak. Ale tak, ja też sobie tam zarzuciłem, ponieważ nie lubię, żeby nogą sobie tam mi coś latało. I tam jest, mamy jeszcze pompy zenzowe. Dokładnie, jest pompa zenzowa i pompa do zbiornika na żywą rybę. Tu jeszcze tego nie widać, ale oczywiście łódka ma oświetlenie pokładu i oświetlenie bakis. Tak jest, dokładnie. Okej, okay, no i sami zobaczcie wykonanie. Ja akurat uwielbiam taki design i ten takie coś, co robi wow, jak wchodzi się na łódkę. I to właśnie chłopaki zrobili specjalnie na życzenie moje. Jeżeli ktoś by chciał takie coś, też jesteście w stanie oczywiście zrobić. Oczywiście, prawda? No, zamontowany silnik dziobowy. Tak, silnik dziobowy. Do montażu, rozłączanie na Andersonie. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze lampę, to taką do grzebania w nocy. Tak jest. Na magnesie, tak? Nie, no powiem wam, jestem mega zadowolony, jaram się tym. Ja jestem już właśnie spakowany, lecę na Szczecin. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że niedługo ochrzczę ją ogromną rybą, a jeżeli chcecie taką łódź lub jakąś inną, bo ponieważ mamy jeszcze 420 i 515. I tutaj jest 515, zobaczcie jaka piękna łódź. O, tego tam kolegi Darka. Kawał maszyny, więc jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do mnie lub bezpośrednio do chłopaków, ja was przekieruję. Jeżeli chcecie jakieś testy, zapraszam do Szczecina. Trzymajcie kciuki i hej. Dojechałem, jestem już w Szczecinie, tak jak widzieliście, odebrałem piękną łódź, odpocząłem, łódź bezpiecznie siedzi już w garażu, czeka na mnie, kiedy wypłyniemy, a to już na dniach z pierwszym klientem. Słuchajcie, zostało jeszcze 1,5 miesiąca ostrego pływania za Sumem, czyli najlepszy okres, jesienna wyżerka, grubych milfów, więc jeżeli macie ochotę, zapraszam na wspólną wyprawę oraz szkolenie.
Pływamy do końca października, początek listopada. Wszystko to zależy od pogody, bo na razie to, co się dzieje na zewnątrz, to jest nienormalne. Woda ma 20 ponad stopni na Odrze. Wczoraj było 30 stopni w Szczecinie. Ta ryba też wariuje, więc czekamy, aż temperatura pójdzie w dół i wtedy, mam nadzieję, się strzelimy naprawdę w mocną wyżerkę tych olbrzymów szczecińskich. Potem zaczynają się sandacze wertykalnie. Macie ochotę, zapraszam do mnie, pływam aż nie skuję Odrę. No i potem chyba styczeń, luty, mała przerwa i od marca ruszamy na wodach morskich. Tak jak wiecie, możemy łapać u nas w Szczecinie na wodach morskich przez cały rok, oprócz maja do 15 czerwca. Sezon dobiega końca, mega udany dla mnie, dla mojego kumpla Grześka, z którym rozpoczęliśmy w marcu paroma dużymi rybami, potem czerwiec też parę ogromnych ryb padło, 236, 234 w dwa dni w ogóle to zrobiliśmy. Potem mała przerwa była, bo ryby nie chciały brać, bo było tarło, to się wszystko uspokoiło. No i strzeliliśmy naprawdę się w olbrzymie ryby, 245, 255 łącznie w tym roku. Ja już mam na koncie 13 dwumetrowych ryb. Jeszcze jedną mamy namierzoną ogromną rybę z Grzeszkiem, pod 270, może nawet większą, ale ostatnio nie chcę się pokazywać. Zresztą ja ostatnio też nie pływałem, bo nie miałem łodzi, dwa tygodnie miałem przerwy, gdzie nigdy takie długie przerwy od wędkowania nie miałem. No i najważniejszą, chyba taki wisienką na torcie tego sezonu, to było zwycięstwo Catfish Cup Poland z Grzeszkiem, gdzie mega staraliśmy się, żeby to wypadło na naszym podwórku dobrze, ponieważ byśmy przegrali, by powiedzieli, a u siebie przegrali. Wygraliśmy też, gadali, ale nic, żal dupę ściska i tyle. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, dają mi łapkę w górę, motywujecie mnie do większej pracy, dziękuję jeszcze raz. Na dniach wracam na Oderkę nową łodzią, będą filmy, mam parę fajnych pomysłów, trzymajcie kciuki i widzimy się niedługo, hej!